Niebo będzie bliżej niż do tej pory. Planetarium Śląskie ma nowy sprzęt do obserwacji. Dzięki teleskopom zobaczymy obiekty, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Radioteleskop i teleskop pozwolą na przyjrzenie się z bliska planetom, mgławicom, galaktykom i gromadom gwiazd. Łukasz Kądziołka. Kosmos można zobaczyć jeszcze lepiej niż do tej pory. W Planetarium Śląskim pojawiły się nowe instrumenty obserwacyjne za niespełna 3,5 miliona złotych. Z tej pojedynczej kresteczki, która gdzieś się pojawia i znika, troszeczkę przesuwa w prawo i w lewo, możemy zrozumieć, jak wygląda cała nasza galaktyka, czyli to setki, tysiące lat świetlnych. Dzięki antenie o średnicy 5 metrów można ją zobaczyć nawet wtedy, gdy niebo nie jest tak czyste jak dzisiaj. Radioteleskop pozwala pokazać złożoność Wszechświata. Poza tym pasmem widzialnym, które naturalnie widzimy, jest to pasmo radiowe, którego nie odbieramy żadnymi zmysłami. Ono jednak istnieje, Wszechświat cały czas świeci na takich częstotliwościach i my możemy to tutaj obserwować. Obecnie największy na świecie radioteleskop jest 100 razy większy niż ten w planetarium, jednak taki wystarczy, żeby oglądać obiekty naszej galaktyki. Z powierzchnią teleskopu idzie nam możliwy sygnał, który jesteśmy w stanie odbierać, więc słabsze obiekty możemy odbierać, rejestrować większym teleskopem. Planety, gwiazdy, mgławice będzie można zobaczyć też w bardziej widowiskowym wydaniu. Nowy teleskop optyczny na wyposażeniu planetarium to jedno z największych tego typu urządzeń obserwacyjnych w kraju. Zastąpił wysłużony refraktor z 1955 roku. Teleskop można skierować w dowolny obiekt na niebie. Gwiazdy widać przez ten teleskop nawet w ciągu dnia. Tutaj akurat nie ma to większego znaczenia, czy to będzie latem, czy zimą, czy jesienią. Natomiast znaczenie ma niestety zachmurzenie. Nowoczesny sprzęt poradzi sobie nawet z niebem zanieczyszczonym światłem, ponieważ jest wyposażony w specjalne filtry. Na razie biletów jeszcze nie ma, ale obserwatorium niebawem ma zostać otwarte dla gości.